jesteśmy z zespołu szkół numer 7 w imieniu Ameryki. Spotkaliśmy przy ulicy na 23. Chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców Kalisza na temat naszego rynku i jego okolicy. Co pan pani sądzi? No bo pan galerii Kęczy. No jest stylowa, ładna, dobrze skomponowana miasto. Podoba mi się. Wie pani co, mnie się to nie podoba, bo jak to starsza osoba, to dla mnie to jest... Podoba mi się. Myślę, że jest potrzebna i rynek razem z galerią może tutaj współistnieć i nie ma problemu. Uważam, że jest mniej przyjazna dla ludzi niż na przykład takie odpowiednie w Poznaniu, gdzie jest więcej miejsca, taka przestrzeń publiczna, można usiąść i tak dalej. A tu jest w zasadzie tylko leki i ze sklepu, wyjść ze sklepu, kolejne do sklepu. No na pewno jest bardzo, bardzo ładna, przestrzenna. Odbierają nam pracę. Rodzinną. Rodzinną pracę. No to całe rodziny. Znaczy jest różnorodny towar, sklepów jest mnóstwo, jest ogromny wybór, także bardzo mi się podoba. Nie mam jakiegoś swojego zdania. Nie jest w ogóle do szczęścia potrzebne. Jeśli ktoś potrzebuje robić się większe tak jakby dla siebie, to... Myślę, że jest to ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu. Na pewno bardzo przydatne w takim mieście jak Kalisz. Myślę, że miasto zyskało na pewno jakiś taki atrakcyjny punkt. Jestem zadowolona, bo tam kupuję, ale więcej bym była zadowolona, żeby ta cała galeria była polska. Czy jest pan pani za likwidacją straganów przed tęczą? Oczywiście, że nie. Raczej tak. W pewnym sensie ta pani do pani. Dlatego, że pracują tutaj ludzie i to jest ich jakieś zatrudnienie. Na pewno nie pomoże to ludziom, ale na pewno polepszy wizerunek miasta. Nie. No może tak. Odkąd pamiętam, one tutaj były, więc no myślę, że spowodowałoby to jakieś konsekwencje dla tych kupców. Oni jest to jednak jakaś praca, miejsce pracy. Oni już tutaj pewnie bardzo długo pracują, tak? Nie, bo ci ludzie nie mają z tego żyć. I to jest. Stracą pracę. Tak, i stracą, a już jest taka fala bezrobocia duża, że już nie można. Nie, zdecydowanie nie. Tutaj powinno istnieć i to, moim zdaniem. No wyglądają brzydko, ale myślę, że jednak powinno być to jakoś zrobione. Powinno zostać, ale jakoś inaczej. Nie, ponieważ bardzo lubię ten rynek, jestem tutaj dosyć często i nie wyobrażam sobie, żeby go nie było. Jak widzi pan pani zagospodarowanie terenu, gdyby stragany zostały zlikwidowane? To pójdziemy pod prezydium i tam będziemy sprzedawać. Myślę, że państwo ma mało, znaczy rządy nasze mają mało pomysłów na to, żeby cokolwiek zagospodarować i pewnie posadzą tu trawę i tyle. A tak naprawdę to... Niczemu chyba to nie przeszkadza, że tutaj istnieje to targowisko. To co, żeby były jakieś zielone parkingi, jakieś trochę ławeczki, jakieś alejki, żeby to ona przyjechała. Dobrze. Coś takiego. Jakiś park, coś takiego, tak? No, znaczy, troszkę niech będzie ten parking, nie? Pomiędzy tym jakieś tam jeszcze... Dobrze. Jeżeli mamy już galerię i myślę, że przydałoby się jakaś zieleń jednak. Jednak jakiś park. Jakiś park, jakieś miejsce, żeby jednak odetchnąć świeżym powietrzem. To ukazałoby jakąś część tego placu, która kiedyś tutaj była, z fontanną, z takimi miejscami, gdzie można przyjść, posiedzieć, odpocząć, nawet jakąś zieleń tutaj gdzieś pokazać. Na pewno by zwiększyło to nasze miasto, bo w tej chwili to nie, to jest bałagan, w jakiś sposób takie zagłuszczenie. Gospodarowanie tego placu? Nie wiem, myślę, że ewentualnie jakaś zieleń, jakieś ławeczki, fontanna, coś tego typu, ale nie chciałabym, żeby był zlikwidowany. Nie wiem, może jakiś mały park, cokolwiek. Dawny jakiś parking. Ciemny plan chyba weź. Jeżeli to ma być zlikwidowane, to coś mądrego wymyślone, żeby to ani nie szpeciło, pomagało mi się. Nie odpowiem na to pytanie. Ale może bardziej w kierunku jakiegoś parku, zieleni, czy parking może, nie wiem, w tej galerii? No, parking też by się przydał. To by chciał parking zrobić. Nie wiem, może jakieś fajne
drzewienie, fontanna, no nie wiem, coś takiego ładnego, żeby było. Czy pamięta pan, pani, jak wyglądał, jak przez lata zmieniał się na wyrywek? O Jezu, pamiętam, jeszcze tu straszna robiła, budynek straży miejski. Tutaj był, zmieniało się bardzo dużo. No, pamiętam. A mógłby pan nam to przybliżyć? Długa historia, domyślam się. Straż Ognia tutaj była, prawda? Tak? Tu nie. Ale w tamtej części. Tu była Straż Ogniowa. Taka koza tak zwana tam. Taki doraźny areszt. Tak. I później był transport. Jak to się nazywało? Tam jeszcze były hale PKS-u, prawda? Warsztatowe? To gdzie ten? Tak. Tak. To były hale PKS-u i boksy tu się odbyły. Tak. A mógłby pan nam to opowiedzieć? No, w tym miejscu. Zmagany to była straż. Straż? To był taki zabytkowa. I tutaj dla mnie to był rynek. Zamiast na 2 maja. Trochę pamiętam. A mogłaby nam pani jakoś to opowiedzieć, skrócić tą historię? No po prostu przyjeżdżały wieśniacy na targ i tutaj to było pierwsze targowisko, nie tam, ten rynek. No i sprzedawali. Odbywało się 2 razy w tygodniu. Czyli nie było tak jak teraz, że cały czas jest? Nie. 2 razy w tygodniu tylko. Tak.